Po co czytać książki? Czytanie się wszystkim opłaca. Opłaca się nam, każdemu z nas, dlatego że nas włącza jako ludzi, tak żeby aktywnie przeżyć życie. Opłaca się samorządowcom i państwu, dlatego że osoby czytające płacą wyższe podatki, bo osoby czytające więcej zarabiają, są bardziej kreatywne, bardziej aktywne w ogóle. Czytanie się również opłaca nam na starość, wtedy kiedy jesteśmy bardziej samotni, kiedy już mniej osób nas otacza. Każda książka jest takim znajomym i przyjacielem. Jaki rodzaj książek najchętniej pan czyta? Najchętniej czytam książki takie, w których nie wiem, co dalej się dzieje, co jest na następnej stronie. Jeżeli wiem, co się dzieje na następnej stronie, to szkoda czasu, moja wyobraźnia jest tak samo dobra jak autora. A wydrukowano 130 milionów tytułów książek. Nie starczy mi życia, żeby przeczytać wszystkie te, których nie wiem, co jest na następnej stronie. Te lubię najbardziej. Najbardziej ulubione książki to? Trudno uwierzyć, ale najbardziej ulubionym pisarzem nieodmiennie od dzieciństwa jest Bolesław Prus. Czytam dużo, żeby sprawdzić, czy jest jakaś lepsza powieść niż Lalka Bolesława Prusa. I nadal do niej wracam. Ale cały czas poszukuję. Może jednak przed śmiercią znajdę jakąś lepszą. Na razie nie znalazłem. Najważniejszy, najciekawszy cytat z przeczytanej książki to? Ogary poszły w las. Książki drukowane, e-booki, audiobooki, a może polona.pl? Czytam litery na papierze, czytam litery na ekranie, a dla przyjemności na papierze. Ile jest książek w Bibliotece Narodowej i ile jest dostępnych w cyfrowej bibliotece polona.pl? To największa biblioteka w Polsce, ponad 10 milionów. Ale pamiętajmy, że w XVIII wieku, 275 lat temu, kiedy była otwierana pierwsza Biblioteka Narodowa, była największa w Europie. Dzisiaj mamy 10 milionów, to też nieźle. Ale w naszej cyfrowej czytelni, czy cyfrowej bibliotece, polona.pl, mamy 3 700 tysięcy. Proszę korzystać, czytać. To jest nasze wspólne dobro. Dlaczego czytanie rządzi? Czytanie rządzi, odkąd ludzkość wymyśliła pismo. Inaczej uważają tylko ci, którzy są analfabetami.